Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Jako osoba zajmująca się edukacją finansową mam takie wrażenie, że o inwestowaniu pasywnym i o ETF-ach powiedziano już chyba wszystko. No ale to oczywiście jest obraz mojej bańki informacyjnej. Tak naprawdę świadomość tego, jak działają jedne z najważniejszych instrumentów na świecie, to nadal dla większości Polaków absolutna nowość, więc tym bardziej trzeba będzie trzymać się podstaw i rozwiewać panoszące się nieustannie mity. A tych oczywiście nam nie brakuje. W związku z tym dzisiaj w odcinku kilka wątków. Po pierwsze podstawowe pojęcia, które wszystkim się mylą. Czym jest indeksowanie, czym inwestowanie pasywne, a czym są faktycznie ETF-y i jak to się wszystko oczywiście ze sobą sprawnie łączy. Po drugie, kiedy słyszycie inwestowanie pasywne, a ono wcale nie jest pasywne. Tego też trochę na świecie jest. No i po trzecie, kilka ciekawostek i mitów o pasywnej rewolucji. Jest tego więcej niż nam się wydaje. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. A ten odcinek to kontynuacja mojej serii podcastów, której partnerem jest Wealthseed, skupiająca się w dużej mierze na wspomnianych tytułowych ETF-ach. Jeśli chcecie nadrobić zaległości, to na całej playliście znajdziecie odcinki o klasycznej budowie portfela pasywnego, o ETF-ach dywidendowych, o multiasetach, czyli obligacjach i akcjach w jednym instrumencie oczywiście, a nawet o kryptowalutach kupowanych przez konto maklerskie. Tym razem też ETF-y, ale wracamy jeszcze do podstaw i obalamy kilka bardzo, bardzo ważnych mitów. No a dla tych, którzy słyszą o partnerze podcastu po raz pierwszy, to oczywiście przypomnę, że Wealthseed to jest centrum prostych usług inwestycyjnych w Waszym telefonie. Aplikacja z bardzo dużym dostępem do tych instrumentów, wspomnianych ETF-ów, z darmowym kontem, z brakiem opłat za przechowywanie papierów do 100 tysięcy euro oraz transakcjami powyżej 750 euro bez prowizji. Od początku lutego Wealthseed można też nazwać trochę aplikacją oszczędnościową, no bo środki pieniężne w polskim złotym przechowywane są na platformie, też podlegają oprocentowaniu. Obecne oprocentowanie to 4% w skali roku, bez ograniczeń dostępu do środków czy jakichkolwiek limitów. Więc gdybyście chcieli przetestować usługę, to standardowo linka zostawiam Wam oczywiście pod nagraniem, a ja dodam tylko, że teraz jest tam też bonus inwestycyjny na wejście dla nowych klientów, ale to już doczytajcie regulamin i śmiało można testować. A ja lecę z naszym inwestycyjnym tematem, czyli ETF-y dla początkujących. Te wszystkie fakty, które musisz znać. Po pierwsze, ustalmy sobie raz a dobrze, czym jest faktycznie pasywna rewolucja. Bo my wszyscy o tym pasywnym inwestowaniu wykorzystującym ETF-y i pewnie od lat słyszycie to pojęcie, tylko że każdy ma co innego na myśli. Zastanówmy się chwilkę. Czy to jest sam dostęp do ETF-ów? Czy to już jest pasywna rewolucja? No teoretycznie może być, ale czy jeśli są to ETF-y, które mają wysokie koszty i do tego jeszcze dostawimy duże prowizje w domu maklerskim, to jest to pasywna rewolucja, czy nie? A jeśli w swoim portfelu kupiliśmy, załóżmy, ETF-y na spółki inwestujące w energię odnawialną, czy jeśli mam tylko to w portfelu, to jest pasywna rewolucja, czy nie? A może to tylko fundusz celowy, który kiedyś kupowaliśmy w banku albo markecie funduszy, a teraz po prostu kupujemy go na giełdzie. No i tak samo jak kupię sobie różne ETF-y z różnych sektorów i napcham nimi portfel, to jest pasywna rewolucja czy nie? A może do tej pasywnej rewolucji wliczają się tylko konkretne ETF-y? A może same ETF-y są w takim razie przełomem tak po prostu? Kilka krótkich pytań i już można się poczuć nieco skołowanym, więc klasycznie musimy się cofnąć o kilka kroków i poszukać, gdzie faktycznie rewolucja jest, gdzie się zadziała, a gdzie jej nie ma. I pomogą nam w tym podstawowe pojęcia.
Najważniejsza rewolucja, która była faktycznie przełomem, to jest wykorzystanie indeksów do inwestowania. I tu jest najważniejsza magia, której nie doceniamy. Przykładowo, indeks WIG istnieje od 1991 roku, WIG 20 kilka lat później od 1994. Młody rynek, młode indeksy, wiadomo, ale już najstarszy indeks, który przetrwał do dzisiaj, to jest Dow Jones Industrial Average w USA i ten wystartował, uwaga, w 1896. Po co komu indeks 120 lat temu? Indeks miał za zadanie rozwiązać prosty problem amerykańskich inwestorów, którzy również chcieli widzieć zmiany cen największych amerykańskich spółek, ale wyrażone jednym sensownym wskaźnikiem. Pomyślcie sobie, jaki był wtedy obieg informacji. To nie jest takie proste, żeby sobie sprawdzić, jak tam akcje moich spółek są wyceniane. Ja muszę mieć jakiś prosty, sensowny przekaz. A wcześniej, w 1884 roku, ten sam Charles Dow stworzył swój Dow Jones Transportation Average, który z kolei skupiał się głównie na branży kolejowej, no ale znowu jak sięgniemy do historii, to kolej była motorem napędowym amerykańskiej gospodarki właśnie w tamtym okresie. Dopiero później, w 1931 roku, był pierwszy indeks w Wielkiej Brytanii, no a ten dla nas trochę światowo najważniejszy S&P 500 zaczął działać dopiero w 1957 roku. No i co w ogóle w związku z tym? Indeks sam w sobie pokazuje nam, jak zmienia się rynek, zachowując przy tym wszystkie proporcje spółek. Czyli ten nasz S&P 500, działający tak samo od 1957 roku, on ma 500 największych spółek USA. Jak jakaś spółka w USA wpadnie w kłopoty, będzie przeceniona, wypadnie poza zestawienie, to jakaś inna zrobi się większa. I w czasie kolejnej rewizji indeksu, indeks po prostu to poprawi. Jeśli jakieś spółki będą się robić naprawdę wielkie, tu z oczami wyobraźni Apple, Amazon, Tesla i tak dalej, to one będą zajmować w indeksie coraz więcej miejsca. No i spójrzmy teraz na ten indeks jak na takiego zarządzającego. Cały świat się zmienia. A ten sobie siedzi i pilnuje, żeby mu się wszystko zgadzało. No i pewnego dnia ktoś pomyślał, skoro pan indeks tak dobrze zarządza tymi wszystkimi spółkami i pilnuje tego wszystkiego, to może niech on serio inwestuje, a nie służy tylko jako pomocniczy wskaźnik dla inwestorów. No i tak oto John Bogle dał nam pierwszy fundusz indeksowy w latach 70., gdzie kupowało się instrument, który miał zachowywać się dokładnie jak indeks. Nic więcej. I to była nie pasywna rewolucja, to była rewolucja indeksowania, która jest w zasadzie kluczowa w kontekście pasywnej rewolucji, o której my mówimy dzisiaj. Wtedy zaczęliśmy kupować całe indeksy zamiast pojedynczych spółek. W indeksie nie ma w ogóle zarządzających, to już wiemy, pan indeks ogarnia sobie temat, ale tam nie ma nikogo, kto by wybierał najlepsze spółki i każdego dnia wertował raporty, analizy itd. No więc naturalnie koszty takiego instrumentu są dużo niższe, no bo faktycznie w takim funduszu oczywiście trzeba robić transakcje, trzeba ten fundusz utrzymać, trzeba zachować te proporcje, ale dział analiz nie istnieje, jest tylko podążanie za indeksem. I to właśnie jest naprawdę rewolucyjna sprawa, bo nagle inwestor może bardzo tanio inwestować i ma zawsze skład indeksu. To jest właśnie inwestowanie pasywne sensu stricte, podążanie za indeksem bez samodzielnego i aktywnego zarządzania swoim portfelem. Nie szukamy zwycięzców najbliższej hossy. Będziemy mieć ich wszystkich, ale w proporcjach, jakie są zachowane w danym indeksie. I teraz, żeby było ciekawiej, rewolucja wcale nie polegała na tym, że kupowało się ETF-y, bo wtedy jeszcze ich nie było. Wtedy były fundusze indeksowe i je się głównie kupowało i akumulowało na koncie. Czyli ja co miesiąc kupowałem i chciałem mieć ich jeszcze więcej. To tyle. Nie była nikomu specjalnie potrzebna funkcja aktywnego handlu, no bo celem inwestora było posiadanie docelowo jak najwięcej jednostek funduszu i budowa majątku. Oczywiście ja dla przykładu mówię ja, ale lata 70. to aż tak wiekowy nie jestem, lata 70. w ogóle w Polsce, kto by tu powiedział o jakimkolwiek inwestowaniu, ale gdzieś tam za oceanem majątek już się pięknie budował wielu ludziom właśnie w funduszach indeksowych. Na ETF-y dopiero przyjdzie czas, no bo historycznie rewolucja funduszy ETF rozkręcała się powoli dopiero od lat 90., czyli dopiero dobrych kilkanaście lat po funduszach indeksowych Bogle.
I główna różnica jest taka, że oczywiście funduszami ETF można handlować na giełdach. Czyli generalnie zamiast kupować co miesiąc indeks S&P w postaci funduszu indeksowego, no mogę w poniedziałek kupić ETF, a w piątek go na przykład sprzedać. I mogę kupić ETF na inny indeks, albo mogę kupić ETF na indeks, ale z wykorzystaniem dźwigni. O, co tam S&P 500? Mogę S&P 500 razy 3. O, to jest to. Tylko wtedy to więcej kosztuje. I rewolucja pasywna zjadła swój własny ogon. No bo zobaczcie, miało być tanio, a płacę za dźwignię. Albo często kupuję i sprzedaję, więc tak naprawdę płacę więcej prowizji. Znowu nie jest tanio i znowu całkowicie ten zamysł się rozwalił. Jednymi słowy, handel ETF-ami to nie jest sama w sobie pasywna rewolucja. ETF-y to tylko i wyłącznie narzędzia. Nic więcej. A to od nas, inwestorów indywidualnych, zależy, jak je po prostu wykorzystamy. No to skoro sięgamy do podstaw, to ja jeszcze doprecyzowując ten nasz instrument, wejdę w zakładkę edukacyjną Wealthseed i sięgnę po samą definicję, bo tak mówię o tych ETF-ach i mówię, ale definicja by się oczywiście tutaj przydała w audycji. ETF to jest rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jak każdy fundusz, ETF inwestuje w różne aktywa, można o nim myśleć jako koszyku tych aktywów. Kupując udział w ETF-ie, tak jak w przypadku innych funduszy, jedną transakcją pozyskujemy udział we wszystkich aktywach, które posiada. To, co wyróżnia ETF od klasycznych funduszy, to zazwyczaj prostsza strategia i fakt, że są notowane na giełdzie. Po pierwsze, ETF-y zazwyczaj inwestują w całą grupę aktywów lub indeks, zamiast starać się wyszukać pojedyncze wyjątkowe inwestycje. Takie podejście znacząco obniża koszty prowadzenia ETF-u, co przekłada się na dużo niższe opłaty niż w tradycyjnych funduszach. Po drugie, ponieważ ETF jest notowany na giełdzie, to można go łatwo kupić lub sprzedać, a jego cena dynamicznie się zmienia w zależności od śledzonego indeksu, gdy giełda jest otwarta. Okej, no to tak dokładnie działa to narzędzie, a od tego jak wykorzystamy to narzędzie zależeć będzie jak faktycznie będzie wyglądało nasze inwestowanie. No bo jeśli mamy inwestować pasywnie z wykorzystaniem tych narzędzi, to musimy się trzymać kilku prostych zasad. Co jest w takim razie ważne, żeby zachować te zasady pasywnej rewolucji, o której tyle mówimy? Po pierwsze dywersyfikacja, czyli szerokie rynki, ekspozycja na świat. Kupienie tylko ETF-a na WIG20, no to nie jest pasywne inwestowanie, ale kupienie już ETF-a na indeks MSCI World, czyli cały świat, zdecydowanie bardziej. Żeby było konkretniej, kilka najpopularniejszych ETF-ów akcyjnych, które dają taką ekspozycję na świat. Zapytałem Wealthseed, żeby mi takim rankingiem zestawili kilka takich nazw. Zresztą wszystkie te ETF-y, o których mowa, będą też podane pod nagraniem. Dużo łatwiej będzie je znaleźć niż tak po prostu ze słuchu, więc przykładowo te akcyjne dające ekspozycję na świat. Oczywiście iShares Core MSCI World, Xtrackers MSCI World czy iShares MSCI Agwi, bardzo popularne ETF-y. Drugi argument, który oczywiście przychodzi mi do głowy, jeśli sobie myślę o tym, co jest ważne dla pasywnej rewolucji, dla zachowania tych klasycznych zasad, to jest oczywiście niska cena. Czyli szukamy dobrych, ale szukamy tanich ETF-ów. No i staramy się też oszczędzać na prowizjach tam, gdzie po prostu jest to możliwe. Jak ktoś wydaje majątek na transakcję i po prostu kupuje ETF-y, które mają opłaty tak wysokie jak fundusze aktywnie zarządzane, no to też ciężko by mi było to nazwać inwestowaniem pasywnym. Albo dobra, może inaczej. Takie coś wykazuje znamiona inwestowania pasywnego, ale jest nieefektywne, żeby nie powiedzieć, że jest po prostu głupie. No i trzecia rzecz, prostota. Strategia musi być prosta, żebyśmy w niej po prostu wytrwali. Lepiej mieć prosty portfel akcji i obligacji, ale inwestować w niego przez lata sukcesywnie, niż zrobić jakąś bajerancko wyglądającą kombinację, z której zrezygnujemy za rok, albo będziemy nieustannie grzebać w tym portfelu. Tu też absolutnie nie o to chodzi. Ja między innymi dlatego w odcinku o tak zwanych multiasetach wspomniałem, że to jest naprawdę świetny wybór dla wielu ludzi, którzy mają obawy przed samodzielnym budowaniem portfela, gdzie trzeba wybrać sobie kilka instrumentów i samodzielnie zarządzać tym wszystkim w koncie maklerskim. Ja znam sporo takich osób, dla których konto maklerskie jest jakimś tam etapem nie do przeskoczenia i musi być bardzo prosto, żeby mieli konkretną instrukcję, co mają zrobić. No i tak to mamy takie ETF-y z akcjami i obligacjami wbudowanymi w instrument w odpowiednich proporcjach,
No i w zasadzie na tym koniec. Tylko trzeba realnie opanować tę umiejętność kupowania w systemie i budowania pozycji, uśredniania tego naszego faktycznie majątku. Prościej chyba już się nie da i ja tym z reguły staram się przekonywać nawet największych sceptyków, a jeśli ktoś w ogóle chce rozważyć te rozwiązania multiasetowe, no to analogicznie do poprzedniego przykładu, takie najpopularniejsze to oczywiście z rodziny Vanguard Life Strategy, 80% lub 60% equity, no i też popularne z rodziny BlackRock ESG Multi-Asset Portfolios, na przykład BlackRock ESG Multi-Asset Growth albo Conservative Portfolio. No i znowu oczywiście te wszystkie ETF-y będą wypisane pod nagraniem. Trzymając się tych trzech prostych zasad, możemy zbudować portfel oparty o ETF-y, ale wtedy faktycznie skupiamy się na ich najważniejszych cechach. To, że są tańsze niż fundusze aktywnie zarządzane. To, co podkreślaliśmy sobie chyba już 100 razy w czasie tego odcinka i wielu innych poprzednich, żebyśmy patrzyli na te opłaty, no bo ETF ETF-owi nierówny. I tak naprawdę możemy mieć cztery instrumenty oparte o ten sam indeks i każda firma, która tworzy taki ETF, narzuci mu zupełnie inne opłaty. Więc tę pracę domową trzeba po prostu odrobić i faktycznie czytać, kierując się tą zasadą, że szukamy dobrych, ale jak najtańszych instrumentów. Inna sprawa, można je kupować na giełdzie, więc generalnie można wykorzystać je w różnych kontach maklerskich, w różnych aplikacjach. Można mieć je w IKE, można je mieć je w IGZE maklerskim. To jest bardzo elastyczna formuła i o tym też warto pamiętać, no ale bez przesady z tym handlem, no bo chcemy budować majątek, a nie spekulować w ramach posiadania ETF-ów. Ja bym się na tym mocno skupiał. Taki handel daje nam elastyczność, ale to nie znaczy, że chcemy zmienić całkowite przeznaczenie tego instrumentu. No i oczywiście ETF-y optymalizują nam podatki. O tym też warto pamiętać i warto korzystać z tego jako tej cechy bardzo, bardzo istotnej, działającej na plus dla inwestora. No bo jak spółka kupiona w funduszu wypłaca dywidendę, no to też może ją wliczyć w fundusz, a nie wypłacać i nie ma wtedy obowiązku podatkowego po naszej stronie. Więc generalnie przez wiele, wiele lat możemy nie zapłacić ani centa podatków, a nasz majątek będzie się dalej akumulował, no bo setki spółek w danych ETF-ach będą wypłacać nam dywidendy. To jest tylko i wyłącznie ten prosty, bajecznie mechanizm, ale jakże fajny, konkretny, szczególnie w długim terminie. No, ale oczywiście jest jedna rzecz na tym etapie, o której nie wolno zapominać, jak mówimy o tych faktach i podstawach dla każdego, to jest absolutnie bardzo, bardzo ważne. ETF-y mogą mieć dwie formy. Akumulujące dywidendy i wypłacające dywidendy. No ale oczywiście nie tylko te dywidendowe, ogólnie ETF-y mogą być takie i takie. Czyli w przypadku akumulujących, jak sama nazwa wskazuje, wszystkie dywidendy, wszystkie prawa poboru, nic nam nie jest wypłacane. To wszystko jest dodawane do wartości funduszu. To jest ta gigantyczna zaleta ETF-u, ale tu też trzeba odrobić pracę domową i po prostu doczytać, żebyśmy przez przypadek nie kupili tego ETF-a nie w tym wariancie, co chcieliśmy, czyli na przykład tego wypłacającego dywidendy. No i dostajemy pierwszą dywidendę i nagle się okazuje, że musimy to rozliczyć i w ogóle nie chcieliśmy tego kupować i musimy to jakoś odkręcać. No lepiej po prostu doczytać. Swoją drogą, jak Wam się podoba idea ETF-ów dywidendowych, tych akumulujących oczywiście, no to można rozważyć takie instrumenty jak SPDR, S&P Global Dividend Aristocrats, iShares MSCI World Quality Dividend. Znowu odeślę do konkretnych nazw pod nagraniem. Pewnie ja bym mógł jeszcze mówić o tym dobrych kilka godzin, no ale oczywiście nie o to chodzi, no bo najważniejsze już wiecie. Wiecie, na czym polega magia ETF-ów i ta absolutna prostota tematu. I ja wiem, że są zestawienia na dziesiątki stron, są audycje na wiele, wiele godzin, nawet szkolenia z dziesiątkami godzin opowiadania o możliwościach, systemach liczenia tego i tak dalej. Tylko już sam fakt, że ten rynek tak szybko rośnie, pokazuje nam trochę, jak to działa. Obiecałem kilka ciekawostek na koniec, bo one nam trochę pokazują, jak ten rynek wygląda i do czego tutaj zmierzam. Rynek ETF-ów rozwija się naprawdę bardzo, bardzo dynamicznie, a domy maklerskie i banki po prostu te instrumenty pokochały, no bo ludzie handlują nimi jak szaleni. I nie tylko kupują je do akumulowania majątku, tak jak wspomniałem na początku, tak jak pisał o tym Bogle w swoich książkach, oni po prostu handlują nimi.
obrót jest absurdalnie duży i z roku na rok nadal rośnie, więc przybywa spekulantów korzystających z tego instrumentu. No i na to oczywiście uważajcie, bo nie chcecie dołączyć do owczego pędu dla zasady, nie chcecie pewnie zacząć ETF-ami spekulować, jeśli wyszliście z założenia, że to ma wam pomóc budować majątek pasywnie, więc jeśli wiecie, jak to działa, to możecie to po prostu wykorzystać na swoją korzyść, tak żeby te najlepsze rzeczy z ETF-a faktycznie wziąć dla siebie. No i znowu ciekawostka, jest na świecie więcej ETF-ów specjalistycznych, takich de facto wyglądających jak aktywnie zarządzane fundusze, niż tych faktycznie pasywnych podążających za indeksem. To też pokazuje, jak bardzo my się oddalamy od tej pierwotnej idei inwestowania opartego o indeksowanie, czyli to, co wspomniałem, co było rewolucyjne, co dał nam m.in. John Bogle ze swoim Vanguardem. No dzisiaj tak naprawdę mamy masę funduszy, którymi handlujemy na giełdzie, ale czy do końca o to chodziło? No, to jest dyskusyjna sprawa. No i jeszcze jedna rzecz, nawet sami twórcy funduszy doskonale już wiedzą, jak je budować, tak żeby ludzie częściej nimi handlowali. ETF-y przyciągają wielu inwestorów niskimi cenami. To jest podstawowa zasada, jak się buduje fundusze i według danych z 2020 roku, do których dotarłem, tylko 8% ETF-ów miało cenę jednostkową powyżej $100. W ogóle są takie wyliczenia, ile powinien wynosić idealny ETF, taki przedział między $20 a $50 za jeden instrument, to jest wtedy taki ETF, kiedy faktycznie łatwo jest budować funduszowi koncepcję regularnego kupowania takich jednostek za małe kwoty, no i jest to dużo łatwiejsze, elastyczniejsze w budowaniu pozycji czy wychodzeniu z tej pozycji dla spekulanta. Więc tworzący fundusze doskonale widzą, co się w tej rewolucji, że też tak powiem, sprzedaje, a co nie, i bardzo często budują nam te rozwiązania dokładnie pod to, żebyśmy po prostu częściej tym handlowali. Niby proste zasady, ale trzeba je ciągle przypominać. Ten odcinek pewnie będzie za kilka lat równie aktualny, tylko większa będzie skala samego rynku ETF-ów. Ja mam taką teorię, że będzie ich jeszcze więcej, że będziemy z nich bardziej korzystać i będzie na to położony też większy nacisk w domach maklerskich, tylko że zasada będzie dokładnie ta sama. To od nas będzie zależeć, jak my wykorzystamy te instrumenty i czy serio będziemy uczestniczyć w pasywnej rewolucji, czy tylko będziemy o niej mówić, a to, co będziemy mieć w portfelu, to już inny temat. Tylko tutaj nie chodzi nam o zalew możliwości, spośród których nie wybierzemy po prostu nic na końcu, albo wybierzemy zestaw tak skomplikowany, że nie przysłuży nam się do tego, do czego miał być stworzony. Tutaj chodzi o wykorzystanie tego jak najlepiej i wykorzystanie tych wszystkich cech ETF-ów faktycznie na korzyść inwestora. I za to trzymam u Was mocno kciuki. Wszystkie te ETF-y, o których wspomniałem, będą wypisane pod samym nagraniem, a ja dla zainteresowanych jeszcze zostawiam taki link do najbardziej popularnych ETF-ów na platformie Wealthseed. Tyle tylko, że pod względem wartości zainwestowanych aktywów, czyli żeby było jasne, to są właśnie te ETF-y, z których tam najwięcej osób buduje swój majątek. I tu znowu dobra lekcja, że przestrzegam przed takim studiowaniem listy ETF-ów, gdzie jest najwięcej transakcji, no ale takiej Wealthseed nie publikuje na szczęście i takich tutaj nie będziemy Wam podsyłać. Generalnie chodzi o to, z czego faktycznie buduje się majątek i tam można brać jakieś ciekawe wzorce, ale pracę domową oczywiście trzeba odrobić i zanim włożymy coś w portfela, trzeba o tym dobrze przeczytać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za Darmo.